Tu pan gustuje w małych autkach, bo one się zawsze fajnie sprzedają, te autka małe. Swiftik kosztuje ponad 5, bo to jest 12 rok chyba. Ostatnio pytałem też. To co? Ponad 5 koła, no bo to te 12, jak pamiętam, 11 może. Co to jest Altea? Jak obrotomierz tam pokazuje? 8. 8, czyli benzyna. 130, 12 rok, kurde, można z niej stać. Rocznikowo zabicie. Ja wiem, czy nie stać. Przecież to w końcu nie moje pieniądze. 8, idziemy pytać o Altea. Co jest? Zapytam o Alteka jeszcze. Jakieś te lampy poliktowe, no dobra. Co to jest? A to jest automat. Widzu, popatrz, 14 rok kopie. A ty też manuala koniecznie. Nie wybrzydzaj mi tu. Bo jest piękna. W automacie Crucifix. W 2 litrach. A widzu z Wrocławia, powtarzam, z Wrocławia, wybrzydza. Ładne, ale drogo. No niestety ostatnio ktoś go oglądał, bo szukałem 40 automata. Tu się pogubiłem. Ciągnie po skarpetce, oglądał też i tego. Zeszły wtorek. Takie auto wypasione, kuźwa 1.6. Na szkliwie, na dachowym, na siedzeniach ze skóry Lamparta, proszę państwa, się okazuje. Się robi godzina 14, tak zwane rzuty na taśmę teraz. Czego nie polecam przenigdy nikomu. 70 tysięcy przebiegu Focus. 15500. Kto to dzwoni? Bracia Brodaci Warszawa. Bracia Brodaci, nie mam czasu, bo nagrywam. Manualna, 145 przebiegu, 4x4. Świeczki zamiast lamp. Sekundkę. Widzę, osobiście wyhaczył. Na Xenonie, na Paratronikach. Z 2 klucze, z 9 rok. Ciekawe, co ma najechane. Ciekawe, co ma najechane. Patrz, pół skórka. Trzymaj. 200 tysięcy. No to jakby normalnie dotarta. Na wypasie. Siedzonko grzane. Proszę wujka. Troszkę do tyłu dam, że siedzisko. Pikaj do góry. Pikawa. Zaraz wójcie. Kumpel z wojska, ale z innej armii, jak się okazało. Patrz w skórze z tempomatem. No to nie mów mi, że to jest złe auto. Umęczona jest. Ta jest fantastyczna. Ta jest dupna. Warto było deptać do 14 godziny z hakiem. Ile ma serwisów rok po roku. To zobaczmy teraz, proszę cioci, co się w ogóle dzieje. Serwisy. Ale patrz, co tu się dzieje z serwisami. Zobacz. To są wszystko kwity. Angela Merkel nawet podpisała, zobacz. Coś wspaniałego. Auto z tym. Z historią. Angela od Merkeli. Przeglądowych jest mnóstwo. Tutaj wnioskuję, że 8 poduch. Patrz, nie ma jarania. Było. Ale nie czuć. Fotel masz cały, oprócz tego tam lekkiego przetarcia? Tak, troszkę zboczku. Bo to jest taka derma, no, tak zwana ekologa. Spójrz na kierownicę, proszę ja ciebie, bo to warto pokazać. 200 przejechane w Astrze. Jak wygląda kierownica. Jak ktoś tu ręce głównie trzymał. Jakiś tam. Mhm. Czyli wiesz, o co chodzi, nie? Sztymna listwa. No. Tu jest klimatronik, czy. Klimatronik tu jest, popatrz. Cyferblacik. Nie, że zwykły, ale klimat. Gdzie to jest guzik od klimy? Auto, to jest guzik od klimy. Poszedł mi z tą wichurą. Podjedź pół metra, pogadnij mi to. Wsuwam nogę. Ręczny trzyma. Fajnie. No, o to chodzi. Nawet oryginalna wajcha, panie. To jest taka twarda, sztywna? A nie, taka miętka. Czy tu jest coś podłodze, w ogóle jakieś koło?
Apa. Czy tu jest na płasko? Jest kółko, patrz pan, i to całe, grubas. Z luftem! Ogrzane, nieoryginalne niemieckie powietrze. 9 rok to nie są żarty. Czy te takie Astry dzisiaj były wcześniej umordowane? To ta jest naprawdę ślicznym autem i w kolorze o 2 tony ciemniejszym niż Volvo. Wiesz o co chodzi. Proszę pana, tak gdyby to... O! A może za chwilę, patrz co się dzieje. Właśnie też patrzyłem na nią. Też fajna skubana. Nie wiem, mam mieszane uczucia. Powiem wam, to będzie chyba zakup na dzisiaj kontrolowany. Czekaj, już tam idę. Tam... Bierzemy ta Astra 120. Maska nawet 90. I tutaj tak zwana teraz konik seta, 9 dych. Dół, 9 dych. Boczek po kwadracie, 8 dych. Dolinka, dolinka numer 2. Stuwara. 110, 120. Wezmę próg jakiś, pociągnę. Do progu 40, jak w Japończykach, kuźwa. Stuwa. 7 dych na dachu. Tylna klapaczka 90. Jak będzie w oryginale, to będzie miała naprawdę pani żona w 9 rok. Na fajnym wypasie. Ładne, czyste auto. Ja już chciałem pani żonie pogratulować od pana męża. Dzisiaj mąż był bardzo dzielny. Znaczy był, jest dzielny. Jeszcze żyje. Także jeszcze żyje, nic nie pije. Cio. Dajże głośniej, dajże głośniej. To jest specjalnie dajże głośniej. Dziękuję właśnie. I idę mierzyć dalej, melodie niech lecą. Melodie w radyjku są naprawdę takie, że jak Facebook, czy to jest Facebook, YouTube zablokuje tą melodię, że jest znana i kradziona, to będę zdziwiony. Nie było to ich troje. 250, chwileczkę, krzywo przyłożyłem. 9 dych. Cała w oryginale. Kalusieńka. Bardzo się cieszę. 7 dych na masce, to jak tu komar siądzie, to rakiej szleci. Cała w oryginale. 90 daszek. Ładny temat. Wracamy, badamy. Dostaliśmy jeszcze do niego 4 koła zimowe. Tylko zapytałem, pan mi wskazał, gdzie leżą, no i tyle. A za chwilkę też nie jest zła. No też nie jest zła, powiem. Ale to już zupełnie innej tak zwanej klasy auto. Nie wiem, czy potrzeba wam drugie rodzinne auto. I masz, no, bo to, jak macie jednego scenika, a tu jest... A jeszcze tu pokrzywę ten pokus, to będzie droższy, nie? Tutaj. Gdzie on jest? No droższy. Dobra. Droższy, bo to jest droższy. Pokus droższy. Astra. Się, bierzemy. Gratulacje. Żona nie musi wiedzieć? Zamelduje. Myślę, że... A po zakupie czy przed? Nie, przed, ale jest. Cholera, nie jest dobrze. Nie. Dzisiaj spoko... nauczone doświadczenie. Spoko... Powinieneś dzwonić po zapłacie dopiero. Ale że ksenonik, nie? Spoko ludzi. Dobra. A szlak trafi się, kuźwa, z podbudki. Unosiłem 4 sztuki. Widzę, wypisuje kwity. A ja zapierdzielałem z kołami z Astry, bo uprzejmość moja znana jest w całym świecie. Że pan Roman to nie jest jakiś zwykły ciul na ropę. O, przepraszam, to też zimówka. To pan Roman jest uprzejmy kulturalny oraz niedorzecznie elegancki. Wiecie, chodzi o gładę społeczną. Dobra, 4 zimy. Ładne auto z klimatronikiem, z parktronikiem. Z żadnymi siedzeniami, z ksenonem. Półskórka, nazwijmy ją skórką. O kuźwa, zauważyłem defekt. Tutaj taki jest wniotek, ale kompletnie niezauważalny. Ładne autko, gratulacje, uprzejme. Potro 600, nowy zakup, nowe wyzwania, hej. Na tą Zafirkę jest namiar. Zafirka jest 9-10 roczek. Teraz zapytamy o cenę, bo tu nie jest chudo w ogóle w niej. Siedzonka ma lekki tam przetarciuszek. Popękuszek. To ta raczej nie. Insygnia. Muszę mnie dratować, widzę, bo widzę, nie jest obcojęzyczny. Kiedy go ratować, bo macha mi przez szybę. Jakby się kuźwa dusił. żartuję. Turbo, o, turbo. Przedliftowa niestety. I bez nawigacji niestety. I
1.4 turbo. Cudownie. No nic. Co działać? Samo się roboty człowiek nie chyci. Już? Czy tam jestem potrzebny jeszcze? Normalnie. Bierzesz haka, ciągniesz za autem. Pawłowi trzeba zrobić. Wszystkie dokumenty masz ty. Dobra, już to ogarniamy technicznie. 9 rok, proszę was. 1.8 benzyna. W stronie całe 60 przejechane. Kosztuje 4500 euro. 4500 euro kosztuje. Przecie. Gdzie jak szukałem dla pań szanownych, na przykład do pani do Krakowa, nie było. Nie było. Zima gruba. Nie było. Kolega sprawdzając domową kupna sprzedaży. Sprzedaży win. Ładna kupiona, bardzo ładna. Bolsze spasiba. Ja te języki naprawdę, jak papież, Franciszek, ja wszystkie języki świata. U pana Abdullah nie przyfilował w brykę, bo bryk wiadomo ciaśniutki, pomięty troszkę. Zamiast zera wpisał ósemkę i odwrotnie. Pobiegliśmy, mówię, że mój widz ma gute augen, że ma znakomite oko, że wypatrzył. Błąd. Na placek jest namiar. A sprzedawca mówi, że tutaj widzu może pracować spokojnie kupujący Astrę, bo jest świetnym specjalistą od numerów win. A nie jest z policji, jak się okazuje. Gdyż to auto nie jest składane ze czterech ćwiartek. Dziękuję wszystkim, serdecznie pozdrawiam. Idziemy dalej, bo robota czeka. A samo się to... O, w kabriolecie? Na zimę? Dlaczego nie? Jedynka w kabriol, czadzik normalnie. Czadzik i ogóry kiszone. Nein, ja, ja, ich habe. Entschuldigung. Ja. Ja wiem, że idzie jesień, siłki pozamykane. Siłki pozamykane wszystkie. Ale nie wszystkie. Na libańsko-berlińskich. Ogień z rury. Proszę panów, tam się handluje brykami. Tu się pakuje cyce. Brykami, cyce. Brykami, cyce. Pozdro 600 z libańsko-berlińskich przedmieści. Berlina, gdzie klatę można zrobić na dowolnym urządzeniu, ale na felgach to się jeszcze kuźwa felek nie dźwigali. Żaden z was. Oprócz oczywiście panów Abdullahów. Rzut z innego kąta. No czadzik jest przecież czadzik. Mówiłem, że jest czadzik. To jakaś taka nieużywana. Używana! Chwilkę nas kuźwa nie było. Chwilkę nas nie było, a widzu, który był, bryka zapakowana, powiem wam, hamulce przebrusił. Jakie? Tekstary. Tekstary w Niemcach. 11 rok. Ty nie zamknął jeszcze. Fajnie. 11 rok za 4 euro. Pieron ognisty. Ty, chwilę mnie nie było, gościu, chwilę mnie nie było. I już zapakowane. Takie petardy tylko u zaletki. Ja, panie, chwilę my poszli ze szwagrem, a tu drugi szwagier zakupił. Fajnie, 11, czwórkę szedł coś niżej? Czwóreczkę. Czwóreczkę równo, no 11 rok to. 11 rok to, to i tak nie najgorzej, fajnie. Fajnie, gratulacje, niech to chłopie się z tym dzieje, to co się ma dziać. Jak coś to kopaczki mam po 60 zł małe. Chcecie? Nie staje nic. Gościu nie zatrzymuje, jad nie będzie 3 dni. Ten tu ładny. Ten tu ładny, co? Obok majtkowy dla porównania tego, co dzisiaj nabyliśmy. No, no tam wiecie, o, majtkowy. Ale proszę ja was. Proszę ja was, jest namiar na placyk. Tarcza z dziurami od korników. W awangardzie. No. Jak będę starym, grubym Niemcem, to z masażami taki fotel na ten przykład. Ładny, zgrabny, dynamiczny. Dziękuję. Spadamy dalej. Chyba na dzisiaj już koniec, bo jest 15, także nie ma co jąder w gaciach męczyć na chodzeniu po tylu placach. Bierzesz tu człowieku wtyczkę do Passata. Kabel taki. Podpinasz. Jeździsz sobie z tym przedłużaczem. Kolejny do Golfa 7 podpinasz przedłużacz.
albo do Oplampery. To takie zagłębie normalnie prądotwórczych. Godzina 15 przed momentem. Chyba się zbliża się dopiero. 15 około. To już pozamykane. Busów było sporo, wyprzedały się. Pełny plac busów, kilka zostało. Albo proszę Państwa, zebra jest. A to dobre jest, to ręcznie malowane. Cyki, cyki, cyki. Co ty do mnie mówisz po hiszpańsku? Niezłe, proszę je was. Słoneczko było przepierone z fantazją. Gutwiński prawdopodobnie. Jest też sawanna dzika. W ogóle nie będę już przypominał, że CC na pneumatyce i niskim progu jest wciąż do sprzedania. Tu siatkę w nocy zwinę, kuźwa. Gdzieś mi widzę zaginął, a widzę jara dzisiaj. Zaledwie paczkę spalił z tych nerw. Ale zachwycony jest, bo kupił fajne auto. Drugi zakupił też fajne auto. Stestował, pojeździł. Pomigdalił się z nim. Wkopnął w oponę. Astra niby taka sama, ale bez ksenona. Kiepskie kółko, bez półskóry, na starym środku, tylko ma taką samą kierownicę. Jest w roku pańskim 7. Co to stare auto? Bez parktronika, na starej lampie, ale lusterka po tuningu, że tak się wyrażę, w karbonie. Na plastik jest namiar jak coś. Berton oryginalny. Pokusik z przodu goły. Ale w automacie. I to jest dwulitrówka. Na plastik jest namiar. Na parktroniku. Na nowej lampie. Nie wiem, czy też ESE posadzoną, czy raczej nie. Natomiast żółta korsa w pięciu dźwierzach. Tu ma drobiazg. Kierka w skórze, sterowania. To jest polit, ja? No ja! 1.4 bez na 16 rok. Jest namiar. 16.9 dych przejechane. Jak ktoś co wiecie, pan Romek ma namiar. Do roboty komuś? Lecimy dalej? To jest i... Jaka wyżarta dziura! To były walki pitbulli jednak. Tak, to sławne walki pitbulli. Ależ miał gość pośladek, ja musiał tak włazić. Albo w Elvisa w gaciach miał te kapsle z tyłu na kieszeni i haratał tym Elvisem. Wiem, że mówi się Lewisem, ale akurat miał Lewajsem. Akurat miał Elvisy. Widzieliście kiedyś światła ksenony, był napis Zenon? Ja widziałem takie na giełdzie w Gliwicach z napisem Zenon. Prawdopodobnie nie świeciły jak ksenon, ale... 10 rok. 1.8 benzyna. 10 rok, 1.8 benzyna. Nie ten, ten. Szkiełeczko. Krótkie, półskórka, awangardka, jakaś awangardka. Kilometr Honda Dreizig? Honda Dreizig. 130 z serwisem przejechane, wyobraźcie sobie. 10 rok. 8.5 trzeba dać. 8.5. 8.5 trzeba dać. 130 przebiegu, 1.8 benzyna. Nie róbcie sobie to jaj ze mnie. Jakiem pan Roman? Dziękuję.
Pozdrowencja dla was, lecimy dalej, chyba kończymy już dzisiaj wycieczkę, co? Obserwujcie te wszystkie oferty na Facebooku najpierw, bo najpierw na fejsie są zdjęcia wrzucane z każdego wyjazdu, a później wszystko jest dopiero wrzucane na youtuberstwo, gdzie jest spora oglądalność. 27. Do widzenia.